najlepszy prezent i zaraz wam dokładnie powiem jaki. Ale kochani, jeżeli chcecie wesołych świąt, to musicie ten filmik obejrzeć do końca. W tym roku dostałem najlepszy możliwy prezent świąteczny, ponieważ... Nie. Dwa najlepsze prezenty świąteczne, ponieważ, kochani, w tym roku, po 8 latach, mój najlepszy przyjaciel się przeprowadził do Krakowa. Niesamowite. Tak go gnębiłem pod względem tego, zresztą nie tylko ja, bo Kinga też. Posty mieszkał cały czas we Wrocławiu i to po prostu było głupie, że on musi cały czas przyjeżdżać z Wrocławia do Krakowa, potem wracać i Kinga go zaczęła tak gnębić. Nie mów tak brzydko, po prostu zaczęłam mu mówić, że ma się tu... Zaczęła go bardzo gnębić, że ma się tu przeprowadzić. Więc, kochani, dzisiaj jest ten dzień. Ja jeszcze nie widziałem ich mieszkania, natomiast Kinga już widziała, ale zobaczycie moją reakcję. Mam dla niego jedną fajną niespodziankę, wydaje mi się, w dzisiejszym odcinku, co mu też na pewno pomoże. I chciałem tylko zaznaczyć, że patrzcie, jaki to jest cudowny przyjaciel, że specjalnie dla mnie się przeprowadził do Krakowa. No, fantastyczny człowiek. Jak to oglądasz, posty? Dziękuję. Nie zobaczycie mojej reakcji teraz, mimo że będziemy ją teraz nagrywać, tylko potem, jak wszystko zrobimy, na samym końcu. Ale mamy dużo jeszcze fajnych rzeczy do zrobienia, więc nie mogę się doczekać, szczególnie teraz, bo będę im dawał małą niespodziankę. Jezus, jestem u niego w domu. Cześć. Pamiętasz, co graliśmy cały czas u Jonathana, jak on robił bicik? Tak, i byłem w mieszkaniu, w Smash Masters. Tak, chłopie, mam dzisiaj dla ciebie niesamowitego deala. Dam ci tyle presji, że gramy teraz grę w Smash Masters. Jeżeli uda ci się wygrać, 5000 zł budżetu na udekorowanie domu. Kurde, mocne. Musisz wygrać. No musi. Jurka. No musi. A co jak przeciwnik będzie miał lepsze boostery niż ja? Lepsze boostery, chłopie. Diamentowy booster ci pokażę. Musimy razem rozwalić zawodnika. Jeżeli ci się to uda, no to wygrywasz 5000 zł. Jeżeli nie, no to nie. To wydaje mi się, że to powinno nam się udać. Ja mam na swoim tym prywatnym koncie karty, które są podwójnym diamentem. Jedna gra, która może ci dać 5000 zł. Boże, jak ja ci zazdroszczę, bo będziemy jechać do tych sklepów i będziesz mógł 5000 tam wydać. Ale i ja co tak, ja mogę ja kupić za 5000? Chłopie, 5000 zł. No. Telewizor za gotówkę? No. Nie. Dobra. Jakby wiesz, to tak... Chłopca się zaczął stresować. Czyli telewizor, jakieś dodatkowe oświetlenie i pościel przede wszystkim. I stolik nocny. I stolik nocny. I jakieś dekoracje, musi być trochę świątecznie. Dobrze. To jest jedyny wymóg ode mnie. Mogę 1000 zł na to przeznaczyć. Kochani, a wy jeżeli chcecie zagrać w Smash Masters, to ściągając grę z linku w opisie dostaniecie fajną świąteczną piñatę, która w środku skrywa niesamowite prezenty. A teraz posty, patrz. Wybierz sobie booster. Ej, dostałeś diamentowe boostery! Ja na swoim koncie nigdy nie korzystałem z tych potrójnych i bym chętnie z nich skorzystał. Ryzyko, nie wiesz jak to jest. Ten ostatni? Spróbujmy z niego skorzystać. No to let's go! Musimy razem myśleć, dziewczyny, nie możecie nam pomagać. 5000 zł albo nic! Wygraj, bo ja się cieszę, że mogę jechać z wami na te zakupy. Brazylia! Ma 4000 i... Dobra, runda pierwsza. Tu masz zielone, połączą się w 4. To jego jest kolej. Wiem, oby nie zauważył. Długo mu idzie. Kurde! Nie! Czekaj. Oj. Fioletowe w 4 się łączą. Dobra, ekstra move. Okej. Pomyślmy, na spokojnie. Żółte możesz tu. Okej. Na wszelki. Po prostu, zobaczymy co się stanie. Lipa, przegrywamy. Lipa, skup się! 5000 zł ci ucieka, on teraz aktywował swojego boostera. Nie, poczekaj. To jest do wygrania, Czerwone ma... Kurde, nie, czemu? Niebieskie są w 4. 5. 5! Niebieskie w 5. Bang! O, ładnie. I mamy... Niebieskie trzeba zrobić. Rozbij. Bang. Umiejętność. Dawaj umiejętność. Mamy, aktywacja, booster diamentowy! Co to robi? Nigdy tego nie widziałem. Dobra, nastukało nam punktów. Ty te koniki rozbij jakoś. Dawaj tu, złącz te pomarańczowe, no. O, stary! Mocne! Dawaj! Fiolet, tu na dole! Ej, dobra, wygrywasz. Ej! Totalna dominacja! I tu zielone możesz! A nie możesz już. Dobra, ale mamy naładowaną umiejętność. Zresztą mu się czas kończy, widzisz? Jakby on nie wie do końca, co ma zrobić. Ale chciałbym, żeby mu internet wyrzuciło. Tu! O! Kozacko, umiejętność! I teraz umiejętność! Tak! I trzeba te koniki porozbijać w takim razie. Ruch! Ekstra move! Na niebieskich! I koniki rozbijają! Tak. A same się rozbiły! Same się rozbiły, tak jest! Stary! O kurde, ale macie przypadek! 5000 zł! Aktywacja! Destrukcja! Aż mi brawa chłopił! Poddał się! Chyba tak! Co? Chyba się poddał, bo go tak zniszczyliśmy! Ostatni ruch! Oj! Oj! Nie macie!
You win! Ja, brawo! A to oznacza, że wygrywasz 5000 zł na zakupy, możesz kupić telewizor. Jedyne to, że musi być trochę świątecznie. Luz. I kochani, tak jak mówiłem, jeżeli wy chcecie zagrać w Match Masters, to ściągając grę z linku w opisie, możecie dostać fajną świąteczną piniatę, a w środku ona ma fajne niespodzianki. Kurde, a te diamentowe boostery? Muszę sprawdzić, czy dla nowych graczy też się da. Tak, ściągam ją. Czas jechać na zakupy, co? Tak. O tak, let's go. Ale najpierw chcę trochę lemoniatki jeszcze. No, dobra. Wiecie, czego nigdy nie mogłem zrobić? Patrz to. Idziemy najpierw do szwedzkiego sklepu meblowego. Nie powiedziałem wam tylko tego, że macie na to 10 minut. Żartuję. Pamiętacie, jak na odcinku zdekorowania pomieszczenia potrzebowaliśmy człowieka, który będzie nadzorował budżet? Potrzebuję, żeby teraz ktoś go nadzorował razem ze mną. No, że też to, mamy. Potrzebujesz to. Normalnie to potrzebujesz. Nie, no potrzebujesz to. Ale ty mi niszczysz budżet. Nie, potrzebujesz to. Znajdźcie mi dzbanek dwulitrowy. Nie taki. Na herbatę, chłopaki. Ej, patrzcie, co Julka coś wybrała. Takiego. Patrz, co Julka wybrała. Nic z tym ode mnie. Możemy wziąć tamten dzbanek, który jest większy. Proszę. Ale kupiłbym tą zimną poduszkę. No właśnie, chciałem ci to powiedzieć, przysięgam teraz, chciałem ci powiedzieć. To taką chcę. Ej, to też jest fajne. Ta jest lepsza. A ja ci powiem, że tamta już jest ciepła, jak się dotknie, ta też w zasadzie. Nie. Ale ja nie potrzebuję chłodzącej, ja po prostu chcę, żeby była wygodna. No to weź sobie inną, to po co chłodzącą? Ej, materac muszę ci kupić lepszy. Ale ja nie chcę materaca. Najbardziej mnie martwi to, że oni zaraz rozdysponują całą tę wygraną. Zestaw gąbek. Nie, ale nie chcę gąbki, jeśli nie mieję gąbki. Ale... O Boże, Patryk też słuchaj to, i teraz, uwaga, taka sytuacja. Chcesz być oszczędny, patent na kasę, na przykład na Mortalcie Plus nagrywaliśmy, prawda? Wiesz, ile marnujesz żelu, jak nie używasz gąbki? A ciekawe, kto cię tego nauczył. Potrzebujesz gąbkę. No. Jakiego żelu ci myjesz żelem? Świąteczna świeczka, 50 godzin się pali. Świąteczne rzeczy już odhaczone. Banik łazienkowy, no. Jest w porządku. Okej, okay, macie ręczniki? Mamy. Ładne świąteczne. O. Challenge, ile rzeczy możesz włożyć bez niego. Okej. Okay. Dawaj, to więcej. Wróci się ta podstawka? Nie. Na telefon. Nie. Okay. Mogę? No, wsadził. Nie wiem, ty to wzięłaś. Wzięłaś to. Przysięgam, że nie. No to wyciągnijcie to, bo ja tego nie chcę. Lampę chcę, na pewno lampę chcę. Julka też zasługuje na to, żeby sobie coś wziąć, więc wzięliśmy jej lampy do makijażu. Ty to chcesz? To jest specjalne do malowania. No. No i tak trzeba było dwie kupić, ponieważ żeby było symetrycznie. A może znajdziemy lampę w innym sklepie? Weź mi to stąd. Jezus, Jezus. Nie wiem, jak możesz im wsadzać jakieś randomowe rzeczy do koszyka, nie rozumiem tego. O Jezu. Co to jest? No to jest podsłuchanie. Ja tylko chodzę za nią i odstawiam to. Dlatego trzeba iść do kasy. Wyszło tyle z tego, co zapisałam. Ja jestem tylko od płacenia. A ty? Ja stoję i pomagam. Byłam ciężki dzień. Ciężki dzień. To za darmo 5000 zł. Ale mam ciężki dzień. O co ci chodzi? Czemu ty otwierasz do wina, jak jestem abstynentem? Przecież ja go wzięłam do otwierania. No, skandal. Kochani, od waszego budżetu właśnie uciekło 776 zł. Musimy się spieszyć, pozostała wam ostatnia godzina dzisiaj na zakupy. Let's go. To jest na pewno coś, co potrzebujemy. Ty chciałeś ten? Gąbkę. Gąbka, tak, obiecałem, że kupię. Tak. Ładne. Powiem mi zestaw akcesoriów do mycia ciała. Ja bym wziął, kupił te złote bombki na choinkę i kupiłbym choinkę. Spoko jest, no. I lampki do tego się kupi. Może byśmy to zmieszali z czymś. Może być taki. Może być. Kolejne minus 835 zł. Sam jestem mega zaciekawiony, jak będzie ta chata wyglądała, jak już to wszystko zostanie wdrożone. A wy jeszcze w ogóle nie widzieliście, oprócz jednej ściany, więc czekajcie. Ale ta ciastka bierzemy? Jednego? Tak. Dobrze. Ta ładna. A ty się nie będziesz nią bawić. Będę. Obiecuję. Dobra. Na sól i pieprz. Pani ciastek. Coś takie? Fajne. Na sól i pieprz. Weź, witamy jej. Nie słyszała na pewno. O kurde, pani ciastek. Została w randomowym miejscu. A bierzemy dwie panie.
Kolejne minus 362 zł. Dobra, już nie wiem, co dzieje. Zostało wam 3 koła. A jeszcze jest do kupienia telewizor, choinka, trochę rzeczy jeszcze. Dobra, to są wasze zakupy. Auto zostało tak wypchane, że nie da się nim jechać i wszyscy wracamy z buta, w kuchni odwodzimy. Jeszcze wydaje mi się, że będziecie potrzebowali jednego dnia zakupowego. No, myślę, że tak, bo jeszcze choinka i telewizor. Dobra, widzimy się zaraz. Żeby był matching, mamy tu grzybka i tu mamy grzybka, ale się nie zgadzą pewnie. Nie no, zgadzam się, na pewno. Jak chcesz, to weź. Ja też jestem w porządku i też róbcie ze mną takie słodkie TikToki, jak robicie z Kingiem i z Patrykiem. Chciałem być sam, pokochałem cię. Każdy, kto mnie zna, widzi, jak zmieniłaś mnie. Myślę, że tego potrzebujemy do domu. Kosti? To jest koc? Tak. Taki, że się ubierasz w niego. Fajny. Prawda? Chodźmy dalej. Będziesz z nim chodzić? Tak. Be a good boyfriend. Świąteczny. Ale po co nam koc? No żeby dla ciebie. Przecież kupiliśmy dopiero co koc. Nie, ale nie do nas do pokoju. 60 zł. Bierzemy to? Bierzemy. Fajne cacko. Można nawet vloga nagrać. Widzowie, lecimy już z nowym telewizorem do domu i najśmieszniejsza sytuacja jest taka, że zaraz zamykają nam wszystkie sklepy, a my nie mamy jeszcze choinki, nie mamy lampek, kupiliśmy za duży telewizor i nie ma miejsca teraz na za dużą choinkę. Choinka po złożeniu, nie robisz takiego wrażenia. Spróbujemy się zmieścić do auta ze wszystkim. Lipa. Żeby krzywdy nie zrobić temu też, bo wiesz, to jakaś chopka coś. Czekaj. Do zobaczenia. Ej, ale macie tu zarąbisty klimacik. Jezus Chrystus. Jestem u ciebie w domu, tak się cieszę, tak się cieszę. Dobra, house tour. Łazienka. Stary na swoim miejscu już. Dopiero dzisiaj zaakceptowałem faktycznie wprowadzenie się tutaj. Jeszcze się nie rozpakowałem, bo dopiero dzisiaj nam podłączyli internet. Ale strasznie takie klimatyczne. Klimatyczne i... To są dla nas, no fajnie. Telewizor jeszcze nie ma. Tu jest jadalnia. Ale ładna kuchnia. A co jest tutaj? Tam jest pokój Krzysia. Ja ogólnie jak tutaj byłam, to w tym właśnie pokoju, w którym mieszka Krzysiu, było nic nie było. Tak, białe ściany, no. Ale będziesz miała ząk. No. Wow. Co jest kurde grane? Mieszkanie, nie? Fajnie. Tutaj naprawdę nic nie było. Jakby były puste ściany, tu był tylko jakiś, kurde, ta mapa, co ty chciałeś się ściągnąć. Ale ładnie. O kurde. Ej, macie naprawdę ładne mieszkanko. Wanna, czyli Fosti zadowolony. Ale wanno prysznic, zobacz, bo to jest ta właśnie płachtana, przez którą mogą się też kąpać i tutaj prysznic brać. W ogóle fajnie, bo dużo drewna jest tutaj, ja lubię drewno takie. Pralko suszarkę, on się tak cieszył, on nam mówił przez 3 dni, jak się cieszy, że ma pralko suszarkę i że w ogóle wyjmuje i jest wszystko cieplutkie. Okej, okay, ostatni pokój. To jest wasz pokój, czyli sypialnia. To jest sypialnia, no. Okej. Okay. Strasznie duża szafa. Ej, szafę macie dorąbaną. Wiesz co jest kozackie? Masz normalnie stare szufladę na takie rzeczy jak zegarki, biżuterię, możesz takie poduszkami to powykładać. Na zegarki, na... A szafie miałeś to, ja pamiętam, ale to jednak mam to w szafie. Jednak mam to w szafie. Nie no, fajnie. Kochani, minęły 2 dni i idziemy zobaczyć, jak sobie urządzili. Jestem bardzo ciekawy. Fajnie, że wygrał te 5000 zł. Ulala, a co to są lampki? Ale fajny muchomor. Jezu, a to ma pani ciastę. O, o, to dywanik. A czemu nie kupiliście na szczoteczki? A jest, dobra, sorry. Co tu się, o Jezu, jaki klimat odpalony. Telewizorek. Ale romantyk się odpalił w tobie. Świeciuszki. Ej, a ja w ogóle popatrzyłam na to i chciałam powiedzieć, gdzie jest telewizor. O, ej, choinka. Ale fajnie. O, jest rękawica kuchenna. Fajnie, klimatycznie teraz jest w tym mieszkanku. Jeszcze w sypialni. No, wchodzicie? Ale pasuje wam to do zasłon, faktycznie. Ogólnie to wyglądało To wyglądało diametralnie lepiej, jak to Julka ułożyła. Ale spałem tu potem i się rozwaliło. A Julki nie ma. A Julki nie ma i nie byłem w stanie już tego ułożyć tak samo. Fajna to płaszczyzna, taka dobrej jakości. Nie no, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo ładnie. I co, i jesteś zadowolony z przeprowadzki? Tak. A widzisz, a tak tu żyłeś ten temat. Boże, to wszystko dzięki mnie, Posti. A wy, kochani, pamiętajcie, żeby ściągnąć Matchmaster z linku w opisie i co? Widzimy się na Mortalcie Plus, jeżeli chcecie zobaczyć, jak dekorujemy mój świąteczny dom. Link w opisie, Matchmaster, yo!